po 9, on miał 6 bramek. Albo 7 po 9. 9. Ale to też no, po 9. Ja tak ja. To jest, co to jest? To ja się nie piątam. Nie, 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 ale to jest. Trudno, nie? Ja się zgadzam, żeby gdzieś tam ktoś jeszcze nie jest. Dobrze, bo tak może nie. Mamy wszystkie drużyny już na parkiecie. Moi drodzy, bardzo się cieszymy, że wygrał jak zwykle najlepszy. Cieszymy się Łukasz Dwójka, czyli Międzyrzec Góro dzisiaj. Miejmy nadzieję. Brawa, brawa dla zwycięzcy państwa. Cieszymy się, bo Łuków jest dobrym miejscem dla sportu. Mieliśmy rano pana burmistrza, mamy dzisiaj jeszcze pana radnego Arkadiusza Pogonowskiego, który jakby będzie wspomagał nas we wręczeniu wam dyplomów, nagród i pucharów. Oddam na chwilę głos panu radnemu. Dzięki. Tak króciutko, bo głos to nie bardzo. Dziękuję organizatorom przede wszystkim i najlepsze życzenia z okazji 20 lat działalności. Tysiące pewnie już młodych piłkarzy się przewinęło przez Amplus. Z tego miejsca można pozdrowić chociażby Czarka, myślę, który jest w Legii. Co więcej, dzięki dla rodziców, którzy wykładają troszeczkę pieniążków, inwestują w was, wspierają, jeżdżą z wami. To jest bardzo ważne. Dzisiaj to jest bardzo ważne, żeby po prostu dać dziecku możliwość rozwoju, a ten rozwój to najlepszy jest przez sport. No i gratulacje dla was tutaj obecnych, dla najlepszych, ale najważniejsze jest to, że jest fair play. Jest zabawa, że macie się bawić, rozwijać, poznawać nowych ludzi. To jest najfajniejsze właśnie w takich turniejach. Gratulacje, dzięki za obecność i jak najbardziej zapraszamy was do Łukowa na kolejne turnieje. Jest ich bardzo dużo. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję. I prosimy drużynę AP Top 54 Biała Podlaska. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale, poza tym puchar za udział. Jest to miejsce 8, ale my nie traktujmy tego. Jako 8 mówimy za udział, że jesteście, bardzo się cieszymy. Za 2 tygodnie mamy turniej dla rocznika 2013, pewnie wasi koledzy z waszych klubów też przyjadą, też będą walczyć. Kolejne miejsce, Orlęta, MKS Orlęta 1 Łuków. Jeszcze się nie wchodzimy, będziemy mieli zdjęcia. Orlęta 1 Łuków, też za udział. Kapitan nie ma. To wychodź. Nie ma tego. Proszę bardzo. Dziękuję. Jesteście z nami, chłopaki? Dziękuję.
Kolejna drużyna Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Ambrus Łuków, druga drużyna Ambrus Łuków. Zapraszamy kolejną drużynę, pierwszą drużynę LSR Ambrus Łuków. Mamy jeszcze jedną drużynę, Akademia Piłkarska Sokołów Podlaski. Zapraszamy drużynę z Sokoła Podlaskiego. Zapraszamy drużynę, która zdobyła trzecie miejsce w turnieju piłki nożnej chłopców o Puchar Burmistrza Miasta Łuków Piotra Pudowskiego, Orlęta Łuków 2. Jest to rocznik 2011, chłopcy o rok młodsi. Gdzie jest kapitan? Jest pudło, jest gros. Można spokojnie na to wychodzić, nie? Zapraszamy finalistów turnieju, zawodników Huraganu Międzyrzec Podlaski. Zajęli drugie miejsce. Po wyrównanej walce ulegli zwycięzcom. I zwycięzcy turnieju, młodzi piłkarze, UKS Dwójka, Akademia Piłkarska Międzyrzec Podlaski. Super mecz. Przyjeżdżacie do nas, chłopaki. Super mecz. Nie, no mamy tutaj dwa w domu. Super. Jeszcze zdjęcia będziemy robić. Mamy jeszcze nagrody indywidualne. Dobra, i wysiadamy. Dla zawodników tutaj trenerzy wybrali. Najlepszy strzelec w turnieju Jan Stępniewski. LSR Ambrus Łuków zdobywca 8 bramek. Oj, prezent nie daje. Ja medal. Kółka. Medal. Dobra. Jeszcze jeden. Super. Proszę bardzo, tu jeszcze nagroda jest od pana burmistrza. Brawo, super. Najlepszy zawodnik Mateuszak Filip. Orlęta Łuków. Brawo. Super. Zapracowałeś? Gratuluję serdecznie. Proszę bardzo. Najlepszy bramkarz. Proszę pana burmistrza. Semeniuk Dominik. Przedstawiciel UKS Dwójki Międzyrzec. Najlepszy bramkarz. Elegancko. Gratuluję. I mamy jeszcze wyróżnienie dla Piotra Obelańczuka z Huraganu Międzyrzec. Proszę bardzo. Pana burmistrza.